Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przepraszam za pogłos, który tu panuje, ale nagrywam w kościele bez mikrofonu, więc no niestety tak będzie. Moi drodzy, na dzisiaj mamy hasła biblijne z Księgi Psalmów, 111 psalm, pierwszy wiersz, a później z Objawienia Jana, 19 rozdział, 5 wiersz. Alleluja! Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I zwrotka chyba mojej ulubionej pieśni 582. Chcę chwalić Boga dziś, z całego serca. Chcę cuda Jego ogłaszać dokoła, wyśpiewać Jego imię. Chcę chwalić Boga dziś, z całego serca. Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja. Moi drodzy, i tak kiedy czytam te fragmenty biblijne, to się zastanawiam, czy my Pana Boga wychwalamy, czy my Go wywyższamy, uwielbiamy, czy raczej ta nasza pobożność jest taka, że jak się coś dobrego wydarzy, to dziękujemy, powiemy: dziękuję Ci, Panie Boże, że coś konkretnego, dobrego się wydarzyło w moim życiu, i przychodzimy do tego już całkiem zwyczajnie, bez entuzjazmu, bez jakichś większych emocji. Wydaje mi się, że często ta nasza pobożność luterańska właśnie taka jest, może taka mało emocjonalna i może taka pozbawiona jakiejś wielkiej ekspresji, a to takie wysławianie, ta spontaniczność, ta radość jest wtedy, kiedy z zaskoczenia przeżyjemy coś dobrego, coś się wydarzy, czego się nie spodziewamy, i wtedy faktycznie tego Pana wywyższamy, uwielbiamy, wysławiamy i tak religijnie podskakujemy z radości. Ja, moi drodzy, jestem raczej spokojnym człowiekiem i nie podskakującym, ale są w moim życiu też takie momenty, gdzie Pana Boga wywyższałem i uwielbiałem, bo coś dobrego się wydarzyło. Wtedy na przykład, gdy urodziła się moja córka. Wtedy na przykład, kiedy bliska osoba chorowała, czy była w procesie leczenia i koniec końców wyzdrowiała. I okazało się, że różne przypadłości już należą do historii, stały się przeszłością. To były powody do radości, do wywyższania, do uwielbiania, ale myślę i jestem przekonany, że powinniśmy tych powodów szukać każdego dnia. I nie tylko mówić tak smętnie: dziękuję, bo grzeczność wymaga, dziękuję oczywiście Panu Bogu za to czy inne doświadczenie, ale żeby to nasze dziękowanie, to dziękczynienie było przepełnione radością i było uwielbieniem, było wywyższeniem. Myślę, że to zupełnie inaczej brzmi, gdy powiemy: wywyższam Cię, Panie Boże, uwielbiam Cię, Panie Boże, bo sprawiłeś, że bliska mi osoba albo ja sam wyzdrowiałem, bo sprawiłeś, że wydarzyło się coś dobrego, bo doświadczyłem Twojego błogosławieństwa, bo uniknąłem jakichś nieprzyjemności, bo różne kryzysy i przykre, bolesne doświadczenia mnie ominęły. A to jest powód do uwielbiania, to jest powód do wywyższania. To jest więcej niż dziękowanie, to jest więcej niż zwykłe dziękczynienie. A że jesteśmy w okresie, kiedy w naszych parafiach, w całym Kościele odbywają się już nabożeństwa na okoliczność dziękczynnego święta żniw, zachęcam do tego, by to nasze dziękczynienie łączyło i zawierało w sobie także uwielbienie, wywyższanie Pana Boga, żeby ta radość, ten uśmiech faktycznie był wyeksponowany, prawdziwy i szczery. Błogosławionego, radosnego dnia życzę, kiedy to Pana Boga będziemy wywyższali. Zostańcie z Bogiem. Amen.